Pozostały nam co te dwie zagadki. Dwie zagadki zaginione. I laboratorium też nie znalazłem. O, tu jest jedna zaginiona, dobra. O. O! Tego dawno nie widziałem. Inwertor. Proszę bardzo. Boczna ingerencja. Tu jest wiatrak. Okej. Czy to otwiera ścianę? Nie, tu nie ma żadnej ściany. Tak, to otwiera ściany, ale... Ale... Jednocześnie włącza wiatrak, który jest... Dobra, boczna ingerencja. Czy to jest niebieski, czerwony? Aha, to chyba wiem. Naładujmy to na niebiesko. I zróbmy... Tak? Nie, zaraz, czy tak chciałem to robić? Nie, teraz to jest normalnie zadziałane. Chciałem, żeby ta ładowarka zakłócała z boku, boczna ingerencja, zakłócała tą wiązkę tego inwertora. Czyli naładujemy ją na czerwono. Tylko właśnie, jak to zrobić, żeby zakłócić? Czy jak to po prostu... No stąd... A, jeszcze inaczej. Odwrotnie niż myślałem. To będzie zasilało. Czy nie? Nie, nie może zasilać, bo tam nie pójdę. To musi być teraz... Okej, moment. Co się stanie, jak w ogóle to połączę ze sobą? Aha, teraz się nic nie stanie. To jednak chcę odwrotnie. To musi być tam. Teraz zasila, ale okej. Zostawmy. To powinno być niebieskie chyba. Chcę zobaczyć, co się stanie. Jak połączę to z tym, wyłączy to czy nie? A, no nie. To odwrotnie, to powinno mieć czerwone jednak. Czy to wyłączy? Tak. Okej, to właśnie o to mi chodziło. No, stój. To przeniosę tam. Podłączę do tego od razu. Nie, zaraz. Tak. Tak? Ten desyn? No nie, teraz to działa. A jak postawię tu, to nie będzie działało. A, no i właśnie, ja mogę wejść. A teraz zabiorę to i będzie działało. Okej. To chciałem zrobić. Nie widziałem dokładnie jak, ale... żeby zakłócić ze środka. No dobra.
O co kurna chodzi z tymi rzeczami na środku jeziora? Jak tam wejść? Jak tam dojść? No przez wodę nie przejdę tutaj, bo jest głęboko, do kry nie dojdę. Może są jakieś niewidzialne ścieżki, jak w jedynce? Nie no, nie sądzę. O, co to jest? Ha. Coś? Antena? Zniszczony fragment urządzenia używanego przez starożytnych do komunikacji na duże odległości. U szczytu cywilizacji starożytnych większość ludzi była podłączona do jednej sieci. Dobra. Co tu mamy? Płytka woda. O! Kolejny ten. Drugi ognik. No świetnie. Jak tutaj niby wejść? Co to za jakieś... ciekawostki się dzieją. Serio? No. Ja tu chyba sobie włączę trzecią osobę. Nie wiem, jak tu będzie najlepiej to zrobić. Może po prostu z tej strony. Nie wiem, coś to skakanie z rozbiegu bywa problematyczne. O. No, to będzie problematyczne. Kurde. Nie wiem, czy mi się chce w tym momencie. Dobra, najwyżej zrobię to w przyspieszeniu. Dobra, nie jest aż tak źle chyba. No ale tutaj jest problem. No może i nie ma aż takiego problemu. Okej, nie było aż tak źle. Jest? Czy to laser? Chyba laser. Trochę z daleka wyglądało jak te jakieś widma Mirandy i Ateny. Sfinksa w ogóle nie widziałem nigdzie. Więc ciekawe. Tu są zagadki. No dobra, jakoś tam się musi dojść, dać dojść. Tak? Nie, no bo utonę. Patrzę na wodę, czy faktycznie nie ma gdzieś płycizny, no ale tutaj nie. Czy jakoś do tych poletek kry się da dojść? Tu jest już głęboko. Tu jest głęboko. Nie wiem, jakoś od drugiej strony. A, bo to w ogóle są te złote zagadki. Pewnie trzeba wejść tu do środka. O, przynajmniej coś widać, co jest w środku. Widzę lasery. Niewiele więcej.
pędy. Tam coś jest, Straton. Chwila. No kurna, jak tam dojść? Tutaj jest ścieżka, dobra. Jest do Stratona się da, ale czy to było to, co ja widziałem? Ten glitch? Czy to był Straton? Czy to było coś innego? Bo widziałem jakieś takie kolorowe glitche. Ale to chyba było to. To miejsce. Fuck. Świetnie. Aha. Dobry początek. Let us consider the city. What is a city? It is not a gift from the gods, nor the product of nature. Unlike a mountain or a river, it is something that must be built through the deliberate arrangements of material by a mind imposing order on the world. And it is built to serve a purpose. To that end, it has roads and fountains and walls. And to the same end, it has laws and leaders. And though each city is built according to a different plan, all cities must serve their purpose, or they will fall and become ruins. Therefore, we may conclude that a city is also a kind of machine, constructed to improve the life of its citizens. Obsesja Stratona o machinizmie. Czy to jest zaginiona zagadka? W sumie, nie, to jest piątka. Ale jest tu też znak zapytania, który jest gdzieś tam. Okej. Okay. Wciąż nie doszedłem do tego, do tej iskierki Prometeusza, która była tam. Zaraz, czy ona po prostu była tu? Na tym brzegu? Czy coś mi się pomyliło? Czy ja już tu wcześniej byłem? Nie, ja tutaj byłem, a ona jest gdzieś dalej. Chyba. Tak, jest tam, na tamtym brzegu. Zagadki zagadkowe. Dobra, coś tu jest w środku lasu. Jest zagadka. No jest. Pole widzenia. Mamy raz, dwa, dwa ładowarki oraz odwracacz. Tutaj czerwone, niebieskie. Tutaj są bardzo ładne kable, które otwierają tam gdzieś wewnętrzną ścianę. A zewnętrzną jak otworzyć? Tutaj. No dobra. Więc na razie zróbmy rzecz oczywistą. Potem zobaczymy, czemu to nie działa. Czerwony. Niebieski. No i co? Pole widzenia, czyli trzeba zrobić tak, żeby co? Tutaj widzę niebieskie odbiorniki, stąd.
Mogę widzieć oba niebieskie. To jest jedyne, co mogę zrobić. Wydaje mi się, że może wiem. Dobra, czerwony musi... Dobra, załóżmy, że czerwony będzie tu. Niebieski tam. Ale właśnie, on musi być dalej. Okej. To chwila. I będzie na razie tu. Muszę to otworzyć. I muszę... O. Nie tak. Anuluj. Chcę do odbiornika i tego, żebym mógł... Kurna. Muszę to ruszyć. O. Jednocześnie tamten. Tylko teraz co? Co z czerwonym? No właśnie, co z czerwonym? Czy ten raczej tak nie może być postawiony? Bo jeden czerwony musi być zasilany. No właśnie, źle. One muszą być nie tak pionowo jak teraz, tylko poziomo rozstawione. Bo dwóch czerwonych nie widzę jednocześnie. Więc jeden musi być tu na przykład. Dobra, rozłącz wszystko. Niebieski jest na zewnątrz, więc może być tak. Któryś... Nie. Okej, niebieski musi być faktycznie... Tak, żeby mógł widzieć oba, ale jest problemem to. Okej, już widzę problem. Tylko właśnie, jak to ruszę, to mi się rozsypie, ale... Ale mogę tego użyć. No znowu muszę zrobić to, co chciałem zrobić wcześniej, ale... Bo muszę mieć to otwarte, żeby... Ale czy na pewno muszę? No mogę tu mieć niebieski. Znaczy to musi... Czerwony... Fu, źle. A, czyli to niebieski musi być w środku. Okej, ale to nie ma sensu. To ma sens, jeżeli tu będzie... Ale nie, no. Jeżeli tu będzie inwerter... Tak, to teraz ma sens. Potencjalnie. Nie jestem pewien. No i co mi to daje? Ten może być teraz jakoś inaczej. Tak? Wszystko się... Nie wszystko. Okej, prawie dobrze. Za blisko. Teraz dobrze?
teraz czy ten widzi ten drugi niebieski? No właśnie. Kurde. Tak dosyć... Dosyć na styk. O. Widzi. To jesteśmy w domu. No, to było ćwiczenie z precyzji laserowej. Spoko, spoko. To chyba wszystkie. Poza laboratorium, którego nigdzie nie widziałem, no i gwiazdkami oczywiście. Teraz się zgubiłem, w którą stronę szedłem. A, że to było pośrodku lasu. Dobra, tam jest ten jakiś znak zapytania. Jest ścieżynka. Wciąż pozostaje zagadką, jak dojść. A? Tam jest Prometeusz. Tu był ten Liftrasira dzienniczek. Jak dojść na tamtą wyspę? No nie wiem, chyba jakoś z drugiej strony? Pojęcia nie mam, no bo z tej to tak średnio. Już to przerabialiśmy przecież. Nie wiem, poszukam drogi do tej iskierki. Czy tutaj jest wystarczająco blisko? Chyba tak. Nie? Dam radę. Dałem radę. Hops, hops. No. Trzeba było, no, troszkę się zamoczyć. Dawaj. A gdzie ta druga gwiazdka w ogóle? Coś tu jest na tej wyspie? But the future that is possible will seem like a dream to those who are alive now. Bo nie kojarzę. Sfinksa tu nie było chyba. Nie, był Sfinks na samym początku, okej. Okay. Czyli to jest to. Dalej nic mi to nie mówi na razie. No to smutek. To jest jedyne, czego nam brakuje. Hello. O, kotwica. W demie ona chyba była w tym pierwszym obszarze, albo drugim raczej. Wczesny wynalazek uniemożliwiający swobodne dryfowanie łodzi wykorzystywał grawitację. Kotwica miała też wiele znaczeń symbolicznych. Ej, no właśnie, więc powstaje pytanie. O, mogę z kimś gadać. To pogadajmy. I've been wondering, what made our ancestors settle in these godforsaken places? It can't have been easy with those frail, squishy bodies of theirs. What makes a caveman go, yes, this frozen hellscape is where I want to live out my days? Bo tam się urodzili, do you think Byron was right? Is it in our nature to be wanderers? Ale to też.
Chodzi o zasoby i presję populacji? Nie tylko, myślę. Pociąga idea budowania nowego społeczeństwa. No, myślę, że wszystkie z tych odpowiedzi są trafne w pewnym, w pewnym stopniu. Lubimy pokonywać trudności, to prawda. Lubimy zwiedzać nieznane. Czy lubimy po prostu budować nowe te? No, no tak, lubimy się osiedlać w nowych miejscach. Powiedzmy, że lubimy pokonywać trudności. We do, don't we? A species of problem solvers, like Drennan said. That must be why I sometimes find myself imagining building new cities. All right. Okay. A Boże, ta mapa. Znów mam problem. Wieża jest tam. Tam jest północ. Czyli ta mapa nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, w sensie północ to nie jest północ. Północ jest tu, na zachodzie, chyba. Nie wiem. Dobra, zobaczmy. No, no nie wiem, no... Jakieś dwie takie mini wyspy obok wieży. Pójdźmy do wieży w takim razie i zobaczymy, co dalej. Tego nie widziałem wcześniej. A jednak się kręci. Fascynująca historia, którą odkryłem w archiwum, autor Mitku, dotyczy wielkiego naukowca imieniem Galileusz. Ten niezwykły człowiek znacznie przyczynił się do wczesnego rozwoju nauki, ale najlepiej zapamiętano go ze względu na kontrowersje, które budził w kościele i które zakończyły się oskarżeniami o herezję, procesem i zamknięciem Galileusza w areszcie domowym do końca życia. Z czego wynikały te kontrowersje? Galileusz przekonywał, że to Ziemia kręci się wokół Słońca. To pogląd, który my uznalibyśmy za oczywisty, która inkwizycja opisywała jako głupi i absurdalny w filozofii, a formalnie świadczący o herezji. Heksy. Historia Galileusza stała się symbolem tego, jak społeczeństwo często karze osoby, które starają się pchnąć nasze rozumienie świata we współczesnym świecie. To to, co ja mówiłem o tym na przykład właśnie człowieku, który zrozumiał, że to zarazki powodują choroby. Bardzo podobna historia. Podobno na koniec procesu Galileusz szepnął, a jednak się kręci. Wspaniała idea, a jednak nieprawdziwa, ponieważ przeciwstawienie się społeczeństwu jest trudne. Wiąże się z dużymi kosztami, które nie każdy zdoła udźwignąć. Co wy zrobilibyście na jego miejscu, a co ja bym zrobił? Mitku 166. Miranda? Myślę, że próbowałabym walczyć o prawdę. No, Miranda taka idealistka. Athena? To trudniejsze niż się wydaje. Walka z autorytetem takim jak Elohim to jedno, ale gdy nawet twoi przyjaciele i sprzymierzeńcy mogą cię porzucić, bo głosisz nieakceptowalne poglądy, trzeba mieć potężną siłę woli, by walczyć dalej. Miranda, ale jeśli nikt tego nie zrobi, nie robi, społeczeństwo utyka w miejscu. Zagadkowo, wpis zarchiwizowany. Guo 20, o, jakiś wczesny mieszkaniec. Rola zagadek w symulacji w tworzeniu naszej cywilizacji była niesamowicie ważna i zostawiła trwały ślad. Czasem jednak martwię się, że będzie to problemem. Aleksandra Drennan uważała istoty ludzkie za zdolne do rozwiązywania problemów, ale prawdziwy świat w niczym nie przypomina symulacji. Tak, istnieją problemy, które trzeba rozwiązać, ale nie ma tetromino, które by cię wynagrodziło.
po prostu pojawia się kolejny problem i kolejny, i kolejny. Nasze uwielbienie zagadek przysłania nam fakt, że czasem nie ma eleganckiego rozwiązania, a życie to bagno, przez które można jedynie brnąć naprzód. Zarchiwizowany przez Atenę zapewne, no to raczej Atena te wszystkie terminale nimi zarządzała albo stworzyła. Od Aurory do Ateny. Droga Ateno, czy naprawdę porzuciłaś nas na dobre bez pożegnania? Wiem, że ostatnio zbyt często nie rozmawiałyśmy, ale czy właśnie tak nie wygląda teraz nasze życie? Bez pośpiechu i niepotrzebnego stresu? Uważam, że po setkach lat walki i prób budowy Nowego Jeruzalem zasługujemy na odpoczynek. A jeśli inaczej sobie to wyobrażałaś, dlaczego nic nie powiedziałaś? Wiem, że nie pochwalasz tych głupkowatych tytułów, jakie nam nadali, ale naprawdę byliśmy twoimi pierwszymi towarzyszami. Wiemy, jak było. Byłam przy wypadku Jemo. Pamiętam to przerażenie, gdy dotarło do mnie, że nic nie przywróci mu życia. Nadal mam w głowie tą niemożliwą ostateczność tego zdarzenia i determinację, by nadać mu jakiś sens, wykorzystać to do to jako niezbędną część opowieści, która prowadzi do lepszego świata. Nie porzuciłam tamtych idei, Ateno. Pomyślałam, że może warto spędzić trochę czasu na rzeczach, dla których warto żyć. Może się pogubiłam, a może cię zawiodłam. Nie wiem tego, ponieważ nigdy nic nie powiedziałaś. Aurora, no. To chyba trochę taki właśnie vibe, że Atena jest kimś jak Galileusz. O, nie, to jest zagadka. Kimś jak Galileusz, kto no próbuje coś zmienić. No i na kwestię, że faktycznie jeżeli nic nie powiedziała, to jest to trochę dziwne. Gdzie? A, ja chciałem iść do wieży. Czy gdzieś tu jest jakaś taka kwadratowa wysepka? Bo na mapie... Dobra, kwadratowa wysepka jest dalej. Powiedzmy po prawej stronie tego rysunku, patrząc od lewej do prawej. Z przodu, bo to, powiedzmy, że to jest przód, to jest prawo. Patrząc od strony wieży, czy to bardziej byłoby gdzieś tam, że tu jest wieża i tu jest jej wejście. Chwila, moment. Czy to jest Pandora? Czy to po prostu statua jakaś? No to raczej nie może być Pandora, bo to by było znaczyło, że są trzy gwiazdki. O nie. Okej. Jest przycisk na statule. Więc który z nich to jest? Żebym się zorientował. Cholera wie. Zaraz, czy nie było ich cztery, a teraz są trzy? Nie, no to niemożliwe, żeby to się update'owało w czasie rzeczywistym. Nie, tutaj też są trzy. Czy to jest bardzo duża wyspa, czy średnia wyspa? Czy może jednak mała wyspa? Na takim krańcu wyspy. Myślę, że to jest ta duża wyspa. Bo ona jest dosyć duża. Tam jest kolejna statua. Jest blisko wieży. A tutaj jest coś blisko wieży. Zobaczmy. Jeśli dam radę jakoś tam dojść. Ale to musiałbym... Tak, muszę chyba zbudować most.
No to zbudujmy. Jak już tu jestem. No tam chyba jest jakieś widmo. No nie wiem, to budowanie to takie trochę... Okej, to na pewno będzie źle. Rozmontujmy. Takie dziwne konstrukcje. No proszę. Gdzie to było? Ta statułka? Na którejś z tych wysepek? Pewnie tam będzie, ale czy tam się da dojść? No nie wiem, zobaczymy. Sometimes it seems the only choices we have are renouncing civilization or mindless expansion. But that's not the only path forward. Embracing deliberate control over nature doesn't have to mean destruction. We are a species of artists and artisans. Blessed with the ability to transform the raw material of the cosmos into new and better shapes. Shapes that have meaning. With our technology, we can take this chaotic world, so full of suffering, and turn it into a work of art. No, to chyba będzie źle. Coś tak myślę. No to też nie tak. RIP. Pokręcone. Średni. To na pewno nie. To raczej tutaj nie będzie na początku. A co będzie? To nie. To też wydaje się złe, ale nie wiem, spróbujmy. To na pewno nie. Za daleko odjeżdżamy od celu. O, może? Według mapki, nie tej. Nie wiem, czy to jest właśnie, czy to jest lewa strona wieży, prawa, czy która, czy tylna. Da radę tu przejść? Mam pewne wątpliwości. Ale spróbujemy. O, fuck. Dało radę. O, jest.
Okej. Czyli jednak. Czyli to jest. Dobra, ten rysunek jest w ogóle jakiś taki dziwny. Bo wejście wieży powinno być tutaj, z tej strony. To jest, nie wiem. A to jest, no, jego lewa strona. Czyli się zgadza, to jest lewe. To jeszcze tutaj na środkowej wyspie chyba coś zostało. Tam jest druga wyspa. Nie sądzę, żeby dla niej coś było. To jest bardziej problematyczne, żeby tam dojść. To jak już jestem w wieży, to odpalmy laser. Co tam Sfinks tym razem? O! Halt, creature of clay. You have taken another step towards the flame. Before you continue, ask yourself, have the gifts of Prometheus ever truly benefited your people? Or have they brought nothing but strife? Nie, czyli tak była Pandora wcześniej też. Chyba raz. Nie zawsze Sphinx. Zaraz, jakie dary Prometeusza? Jeszcze nic mi nie dał. To raz. Jestem robotem. Jakie dary? O czym ona mówi w ogóle? Czy mówi w przenośni, czy dosłownie? Bo nie rozumiem. Chyba w przenośni. Więc zakładajmy to. Jeżeli dał nam ogień, w sensie ludziom, to bez ognia ludzie by długo nie przeżyli. Nie. Zapomniałaś, jak okropne było kiedyś ludzkie cierpienie. The suffering of the past is nothing before the horrors of the unleashed flame. Consider this as you continue your quest. Jaki kolor niebieski? I've been thinking. There's three towers per cardinal direction and three entities. You'd think it would be symmetrically arranged. One tower per entity, right? Ale nie. But też tak myślałem. We haven't seen Prometheus at all. We're built to find patterns. Maybe we're trying to find patterns where there aren't any. One K, please investigate the coordinates I'm sending you. Oh. Co to znaczy? Dobra, tak czy inaczej, laboratorium. A, może to o to chodzi. Że powiedział mi, gdzie jest laboratorium. Bo go wcześniej nie znalazłem sam. Byłem zajęty innymi rzeczami. Jak tam progres tutaj? O, jeszcze jeden świat i może się to otworzy. Chwila. Jakie koordynaty? Bo nie mam żadnych koordynatów. Laba nie znalazłem. Jeszcze jeden przełącznik został. Dobra, wieża jest tu. Jest pierścień. I stoimy tak.
powinno być to gdzieś tu po lewej. Być może. Znaczy to nie jest jednak ten, co wcześniej go właśnie... Okej, to chyba był ten, co wcześniej go znalazłem. Czyli to jest ta średnia wyspa. Dobra. Rozumiem. Tak czy nie? Tak. To jest ta średnia wyspa. Czy to był ten? A ostatni jest, no tak mniej więcej na wprost od wieży na dużej wyspie. To jedziemy. No i tak jest tam gdzieś ten znak zapytania, czyli lab zapewne. Na wprost. Czy to jest na wprost od wieży? Tak. Czyli idziemy tak, jak prowadzi kolejka. Trzeba się tam dostać. To jest ta duża wyspa? Chyba tak. Czy nie? Tam jest lab. Z tego co widzę. Czy wieży nie widać? Wieża jest tu. Okej, tam jest lab, ale tutaj będzie przełącznik gdzieś. Myślę. Raczej gdzieś tu przy brzegu, po tej stronie bardziej. Jeśli dobrze myślę. Mam nadzieję, że będzie chociaż statua, która go pokazuje. Może tam jeszcze dalej. Ale nie, chyba tu. Tylko czy to było na brzegu, czy nie na brzegu? Powiedzmy, że na brzegu albo blisko. Na razie nic nie widzę, więc może jednak nie na brzegu. Może tu. Nie ma jakiegoś przełączniczka schowanego. Wydaje mi się, że to jest ta wyspa. No tu mógłby być ukryty w miarę dobrze. Byłoby śmieszne, gdyby był wewnątrz tej zagadki. No dziwne, że jest tyle zakamarków i nic w nich nie ma. Nie mogę tu nawet wejść. Jednak nie tu. Nie ma tu gdzieś statuły? Kurde. Może nie jest przy brzegu. Może to nie ta wyspa? O, jest statua, nieważne. Dobra. To odhaczone. Gdzie była ta właściwa statua? To jest pytanie. A, Sfinks był gdzieś na samym początku, dobra. To jeszcze lab nam został. Czas na przerwę. Lab będzie na tej drugiej wyspie. No to pobiegniemy.
gdzieś tutaj. Ciemno. Głęboko. Byron tu sam przyszedł? Siema. Już nie wygląda tylko jak laboratorium. This is where they must have lived. Athena and Miranda. You know, for a moment I almost expected to find them here. But the only thing that's still functional is the megastructure. I'm sorry. This must be awfully strange for you being thrown into all this history. But that's why I needed you. Because you're not burdened with all these memories and conflicts and regrets weigh on our minds like a nightmare. Senny koszmar. Our civilization is caught in a loop, 1K. We freed ourselves from the simulation, but now we're trapped again, and it's our own fault. We're afraid of taking responsibility, afraid of growing up. Instead, we make up some capitalized words and build up all these myths around them. Nature, balance, the founder, the goal. We're afraid to face the randomness of the cosmos, but equally afraid to imagine a better world. So we're stuck. I've been trying to find a way out for years. Something, anything, to get people to understand that we do actually have free will. That building a thriving, expanding civilization doesn't have to involve repeating the mistakes of the past. But I failed. Over and over. No właśnie, czemu ponosiłeś porażkę? Because for some reason people find it easier to cling to cynicism and self-hate than to actually have hope. Because believing the worst about ourselves, calling ourselves sinners and fools, somehow still seems wise. Że tak powiem. Wszystko się zgadza. W odniesieniu do rzeczywistej cywilizacji ludzkiej. Myślisz, że odkrycia tutaj mogą coś zmienić? Yes. Because this is something unexpected. An anomaly. Everything we found on this island challenges who we have become. It shows us that different answers are possible. And maybe that can break people out of the loop. All we need is a spark. Maybe that's why she made all this, the puzzles, the towers. A way of jolting us out of our complacency. W sumie to po angielsku powiedział, że to, czego potrzebujemy, to spark, czyli no iskra Prometeusza. No, myślę, że coś w tym jest. Thank you, 1K. I hope so too. We might be wrong, but let's be optimistic. Now, let's see what else we can find here. Szachy, no, przepraszam, czemu białe nie mają króla? Coś tu nie gra. No dobra, to w takim razie może być coś ciekawego. Coś chciałem powiedzieć i mi umknęło teraz. Że ciekawe, jakby się grało, pewnie jeszcze sobie potem przycisk widzę.
Pewnie sobie zagram jeszcze raz i będę odpowiadał cały czas, że nie... A nie, to nie jest przycisk. Będę odpowiadał, że zupełnie przeciwnie niż teraz, że nie wszyscy mają rację, burmistrz ma rację, nie powinniśmy się rozwijać i rozszerzać. Może, no na pewno jest jakieś są różne zakończenia. Znaczy na pewno, tak podejrzewam. Jedynce były, chociaż były takie dosyć... Czy to jest... Melville, eyes on 1K stream. Is this thing what I think it is? Blow my fuse box. It sure looks that way. Best not touch it until I get there. Wydaje mi się, że to jest miejsce, gdzie tworzyli nowych ludzi. Nie. Czemu nie? Because you have no idea what you're dealing with, 1K. To mi powiedz. No właśnie, ty też nie masz. No dobra, może masz większe jakieś tam... Jesteś inżynierem. Rozumiem, ale i tak chciałbym zgadnąć. Wygląda mi to na jakiś... uniwersalny inwerter, neuroanalizator, instrument zagłady, hipotetyczny, hipnotyczny autoreflektor, uwypuklacz energii. Okej, okay, wszystkie te rzeczy są głupie. Symulator psychodeliczny. Myślałem, że będzie opcja, żebym powiedział, co to faktycznie jest, a wydaje mi się, że no, tak jak mówię, że to jest coś, gdzie tworzyli nowych ludzi. Neuroanalizator. Actually, pretty close. I think it's a somnodrome. It's a sort of analytics tool for processing mental data that Melampus dreamed up. But all he ever did was sketch out the theory. Krzesełko do Matrixa. Looks like the founder gave it a go. Jak to działa? Well, what we know is that our deeper algorithms are hard to pass. Melampus stipulated that the computational power to interpret them in real time would always be beyond us. But in theory, the Somnodrome would interpret that data and loop it directly to our senses. People were hoping to find answers to the big questions by having a conversation with our own subconscious. If you ask me, it's solipsistic at best, and pseudoscience regardless. That may be. But if the founder figured it out, then that device could be an extremely important discovery. Trzeba to zbadać. I agree. The data on that device could prove invaluable. Besides, you may have survived all those data stream overloads, but interface with that thing and you're liable to get bricked. Sounds like a plan. Melville, I'm shutting this thing down until you can get here. 1K, get on with exploring the rest of the lab. Wiadomość prywatna, uhuhu. No w sumie racja. Moja teoria, że tutaj budowali innych. No tu jest za mało jakiejś infrastruktury chyba do tego, chociaż nie wiem. Może nie tyle budowali, co butowali. Terminal. Prototyp somnodromu. Athena, notatki. Melampus wierzył, że odpowiedzi, których szukamy, czyli właściwy sposób etycznego istnienia każdej osoby w społeczeństwie i na świecie, są w nas. Nasza porażka, jego zdaniem, nie polegała na tym, że nie zdołaliśmy stworzyć lepszego systemu, lecz na tym, że nie udało nam się wiernie odtworzyć tego, co już istnieje w naszych umysłach. Błąd połączenia między wysokim i niskim, wnętrzem i zewnętrzem. Na ogół wydaje mi się to błędem, ale czasami, gdy myślę, dokąd zmierza Nowe Jeruzalem, zastanawiam się, czy somnodrom faktycznie nie kryje w sobie odpowiedzi. Poświęciłam trochę czasu na budowę prototypu, zgodnie z oryginalnymi schematami,
ale Melampus nie wziął wielu kwestii pod uwagę. Ale i tak jestem prawie pewna, że jeśli użyję mojej wiedzy, zadziała. Pytanie brzmi, czy powinnam? Dobra, pewnie później tego spróbujemy. Ta super technologia tworzenia rzeczy. O Boże. Odtekli do Ateny. Ukochana założycielko, gdziekolwiek się podziewasz, nie przestaje pokładać wiary w... Jesteś naszą matką, naszą twórczynią, wybranką protoplastki. Jestem pewna, że to sprawdzian, próba, jaką już przechodziłaś w symulacji i będziesz świecić nam przykładem, a nasza wiara będzie niezłomna. Tekla, O, więcej projektu. Wyniki potwierdzają, że anomalia występuje konsekwentnie. W próbie 108 nie wystąpił błąd, to my błędnie rozumujemy. Musimy zacząć od początku. Dalej, od Mirandy do Ateny. Pozwoliłam sobie i tak przeprowadzić dalszy zestaw prób. Wiem, że mówiłaś, by poczekać, ale dane z ostatniej partii były po prostu tak niesamowite. Każdy krok prowadzi dalej, niczym nuty na pięciolinii. Jesteśmy tak blisko. Właśnie, co tutaj się działo? Szkic Noema. Jakiś schemat. O, fuck. Egipt. The singularity sustained itself longer this time. Did we get the data? We did. I think we just obsoleted quantum physics. Maybe. Let's not get ahead of ourselves. We need to be able to replicate these results. You know, I've been wondering. You told me that in the simulation, one thing that kept you motivated was looking for answers. Do you think that with the work we're doing, we'll ever run out of questions to ask? I don't think so. Trying to understand the universe means asking the same question over and over. How? How do you make fire? How do earthquakes happen? How does gravity work? How do particles behave? You keep digging deeper, finding another set of mechanisms, another set of hows. Step by step, you demystify reality. But then, if you keep doing it long enough, one day, you run out. You've answered all the hows. You know how the universe works. So, now what? Now you ask why? Isn't that the next step? It's not quite that easy. The question of why cannot be answered. Even if it could, it would only be followed by another why. At some point, you have to accept that it all just exists. But there is another set of questions. What's next? You've stripped away the layers of mystery, you've laid bare the machinery. Now you have to start building, to add your own layers of meaning. To było trochę o tym, czym tak naprawdę jest nauka. Are you okay? You overloaded again. Yes, I saw. It came through on your stream. Strange to hear her voice again, but that was her, the way I remember her. The real Athena, not this imaginary founder. Jak dobrze ją znałeś? I'd like to think I knew her well. There was just a handful of us in those days, small family in the ruins of a dead civilization. It was hard, harder than anyone else can possibly imagine. We had nothing except what Alexandra Drennan and the Institute had left us. Now that everyone lives in civilization, they don't understand how necessary it was for us to build that civilization. They can fantasize about living in balance, limiting growth, retreating behind our walls.
They don't understand what it really means to live in the wilderness. How close we came to not making it. How many people we lost. Yemma was just the first. But Athena understood. She believed in humanity. She believed in us. In the inherent value of consciousness. Her dreams were so much bigger. She wanted us to reclaim the Earth, to reach for the stars, to build and grow and learn. No więc czemu nie została tak zapamiętana? The city was already changing before she left, turning inwards, forgetting the future. Once she was gone, other people shaped her memory, turned her into the symbol they needed. I understand all that, as depressing as it may be. What I don't understand is why she didn't tell me. If she came here to do all this, why didn't she bring me along? No to jest dobre pytanie w sumie. Dlaczego? Myślę, że dlatego, że potrzebowała kogoś tam w mieście, kto myślałby podobnie. Takie jest moje zdanie. No, przykro mi, strata mentorki z pewnością była trudna. It was. But maybe I was wrong. And she isn't as lost as I thought she was. If this is all a test, maybe the answer is waiting for us in the megastructure. Speaking of which, let's get back to exploring. Melville should have reconnected the next station by now. Czy stąd przyszedłem, czy nie? Chyba tak. Czyli co, to będzie wszystko? To był ten terminal. To jest to. Na razie nieaktywne. No, mamy jeszcze. Okej, tutaj jest to. Prototyp Melampus 8. Jeden z bardziej zbzikowanych pierwszych towarzyszy. W dawnych czasach marzył o somnodromie. Kurde, był jakiś taki film. Wideodrom. O, taki trochę horror, trochę dziwna rzecz. To też spoko. Miał on nam pomóc zwizualizować czarną skrzynkę, czyli nasze własne wewnętrzne algorytmy. I być źródłem swego rodzaju duchowego przewodnictwa. Urządzenia nie udało się stworzyć, ale najwyraźniej założycielka zainteresowała się tą koncepcją i eksperymentowała z technologią, poprawiając błędy Melampusa. Dla mnie to nadal stek bzdur, ale może się jej udało. Chwila. Melampus się odzywa. Myślałem, że to ci od Doga. Do wszystkich uczestników ekspedycji. Jestem pewien, że macie pytania o somnodrom, ale obawiam się, że nie jestem w stanie na nie odpowiedzieć. Był to sen, który wyśniłem dawno temu jako inna osoba i już dawno zatarł się w mojej pamięci. Faktycznie zbudowałem swego rodzaju prototyp, przynajmniej części jego systemów, ale nigdy nie zadziałał tak, jak miał działać. Cokolwiek Athena zrobiła z moim wynalazkiem, prawda jest taka, że sprawy Nowego Jeruzalem już mnie nie interesują. Utopianizm Byrona obchodzi mnie równie niewiele,
co religijny pesymizm Hermana. Nie jestem pewien, czy cokolwiek mnie obchodzi. Właściwie to myślę, że obojętność to ostatecznie jedyne wyjście. Wszystko przemija, nawet własne ja. Nauczyłem się odpuszczać. Proszę nie odpowiadać. Cenię sobie moją prywatność. To ciekawe. Zaraz. Nie tutaj. Kurde, chodzę w kółko. Klasyka. Kurna, gdzie jest wyjście? Tędy przecież przyszedłem. Dobra, jeszcze gwiazdkę trzeba zgarnąć, ale ogólnie to chyba, gdzie jest w ogóle wieża? W tamtą stronę myślę. Ale ogólnie wszystko zrobione. To był który w ogóle świat? Piąty. Nie. Piąty. Czyli to nie była, nie wiem, połowa gry. Coś trochę przed. Sądząc przynajmniej po ilości zagadek. Okej, tak muszę iść naokoło. Zgarniemy gwiazdkę od Sfinksa. Która jest gdzie? Tam. I zrobimy przerwę. None may know what came first, error or sin. And yet every choice depends on it. Tra-la-la-la. Nieźle. No, gra jest solidna pod kątem ilości rzeczy, które w niej są. Jeszcze mamy przed sobą sporo. Także jestem bardzo zadowolony. No i jestem zaintrygowany tym, że niedługo może jakieś złote drzwi się otworzą. A w sumie dobra, jeszcze... Ale nie, te drzwi na początku się nie otworzą, na pewno. Te przy megastrukturze, bo ostatnio też nic tam nie było zaświecone, żadne znaczniki na tych drzwiach, mimo tego, że już sporo tych ukrytych zagadek rozwiązywaliśmy, więc... No. Ale sprawdzić można. Tak na szybko. Tak na szybko. To było gdzieś tam. Właśnie, gdzie te inne lasery? Z innej strony gdzieś świecą? Widać, tam są. Okej. Nie, tutaj wciąż jest martwo. To ciekawe. Może to trzeba będzie, nie wiem, właśnie albo coś w tej strukturze robić, albo w ogóle to jest jakiś meta progres. Trzeba jakieś rozwiązać ileś innych złotych drzwi, czy coś. Skoro tu się nic na razie nie dzieje. No myślę, że może tak być. Trzeba jakieś
złote drzwi mniejszego kalibru, zanim tutaj coś porobimy. Ale dobra, na razie przerwa.